Siemaneczko, z tej strony Mafia Solec. Boże, co jak... O kurwa. Cześć, witajcie z tej strony Brączek. Co mi się włączyło, ty? O Boże. Siemaneczko, z tej strony Brączek. Cześć, witajcie z tej strony Mafia Solec. A to kolejny odcinek z typowej polskiej wsi V3. I lecimy sobie dzisiaj na moim gospodarstwie. Oczywiście będziemy wywozić gnojowice. Trochę nowych nabytków w sumie, może tutaj trochę pozmienialiśmy maszynek. I tam w opisie na dole macie takie coś jak rozwiń opis, jak sobie tam rozwiniecie, to znajdziecie tam link do mapy i tam możecie sobie ją pobrać, tak. I sobie będziecie pograć. Mapa już jest wydana, także zapraszamy do pobierania. Przepraszam, że tak późno, ale po prostu wczoraj mieliśmy nagrać, ale nam prąd wyłączyli. Tak. I dopiero po drugiej w nocy włączyli, ale to już spaliśmy, to woleliśmy wstać rano. Dzisiaj wstaliśmy po 7. Specjalnie, żeby nagrać. Żeby nagrać, wyrobić się do południa ze wszystkim. Ale miejmy nadzieję, że nam się uda. Jeszcze nie wiemy jak, no bo dopiero nagrywamy teraz, jeszcze renderowanie nas czeka, tak. I wrzucanie, ale miejmy nadzieję, że się uda. Także ja wam pokażę właśnie, kiedy odkupiłem od Bolka talerzóweczkę u mnie KUT. Bardzo ładna. Bo Bolek ma gruber w sumie i odsprzedał mi talerzówkę, jeżeli tam będzie chciał, żebym stalerzować, to ja tam przyjadę. I nowym nabytkiem jest jeszcze, wymieniłem beczkę, tamta była za duża na moje gospodarstwo i mamy pomoc hojne. Chujnia. Pomoc chujnia. I dzisiaj będziemy właśnie sobie wywozić gnojowice moim dojczem. Na rzepok. Oj. Chciałem otworzyć drzwi, ale zapomniałem. Ale nie umiesz. Tak. Czekaj, ja otworzę jeszcze bramę. Co potem sobie spotkać? No mogłem otworzyć wcześniej. Aha, bo przecież ja chciałem już jechać, ty. No, a ty musisz przecież jeszcze do mnie wstąpić. A czemu nie mogę? A, czekaj, sobotniki zdejmę. A no faktycznie. Będzie ładnie wyglądać. Ale będzie ci chlapać. I teraz nie ma błota. Ty czemu jak się drzwi otwiera? R. No a ty tym próbowałeś? No próbowałem R. Nie próbowałeś. Próbowałem. Nie umiałeś kliknąć za prawdopodobnie. Dobra, zaraz podczepimy beczkę. Musimy jechać do Bolasa na gospodarstwo. No nie wiem, czy tam cię wpuszczę, bo psy mam spuszczone. Czy masz spuszczone? Czy kurwa masz jamnika tylko. Jamnika, Boże. Nie i będziemy, mi... właśnie będziemy sobie wywozić gnojowice na rzepok. Jo, jakieś tam nawożonko. No tak, możesz faktycznie i tędy. Ja, bo Brączek się teraz uczy jeździć z turem. Tak, bo ja ogólnie, no w realu dużo z turem jeżdżę, ale w lesie to tak nie zawsze mi wychodzi. Tutaj widzi ta Bolka Combine. Stoi sobie. Dobra, ja to jakoś się dowrócę. Tu sobie jadę. Bolek jak ładnie maszynki na pół ustawione. Jo, no muszą być. Niestety w tym modpaku nie będzie. Modpaku nie będzie, także ludzie to... tylko i wyłącznie przez to, że dostałem taki opierdol za to, że przerzucałem linki. Jo, także jest. Musicie, no niestety, no przykro nam, ale musicie sobie poradzić sami. Musicie po prostu sobie poszukać sami modów i tyle. No chyba, że kiedyś będzie czas, ale to jest za bardzo długotrwałe. Ja nie będę ryzykował swoje... No już. Czemu już? No 5000. Coś źle jest zrobione, ale o 5000 chodzi, no. Już mi przestraszyłem, że to tylko tyle tu będzie. A, to może tyle jest. Nie no, więcej jest. 200 tysięcy. No i mówię, że nie będę ryzykował swojej reputacji dlatego, żeby zrobić jeden głupi modpack także. No mówię, także jak chcecie to sobie tam poróbcie. Możemy, spróbujemy, jak znajdę kiedy czas i będzie chwila, to wszystkie linki wtedy wam bym wrzucił oryginalne od maszyn. Ale to mówię, to dużo czasu by zeszło. Następnym razem jak będziemy już najwyżej modpack jakiś robić, to po prostu będę linki sobie zapisywał i później dostaniecie je wszystkie w opisie. Nie ręka jakbyś trzymał tą jedynkę? Nie, tak jest dobrze. Ładnie. Fajnie, nie? No, zarobista sprawa. Już będę miał rzepak nawieziony. Tylko nie wiem, czy nie lepiej trzeba było tym. Usłyszałem. Czemu? Bo miał ten opony wąższe. No sobie miał węższe opony. Tutaj ma strasznie szerokie. Ale on ładnie wygląda, Jezu. No. Beczka, o kurde, trochę się najeździć. Fajnie. No ci powiem, zaraz będę już pusto. No, no tak, u mnie przecież będzie wcześniej odcinek. Zapomniałem, po prostu nagrywamy teraz na tyłu Brączka. No i ogólnie ten, żeśmy dostali teraz Amerykana ostatnio, jak widzieliście Bolka odcinek. Co naprawdę, tak nam się grać chce w to, że... U ciebie wieczorem będzie, nie? Nie, u mnie będzie... będzie? Tak, to, nie, u mnie będzie, właśnie jeszcze dzisiaj zapraszam na Amerykana wieczorem, także... No, będzie. Odcineczki może być. Nie ci tylko typowa, bo wczoraj miałem dwa. Ja Stranded Deepa mnie wciągnął, nie? Wam, że o Jezu, tak mi się no teraz Bolek ma nowy komputer, to teraz może pozwolić sobie pograć we wszystko, co chce. No, teraz tak. Wreszcie, po tylu latach. No ale będzie... American naprawdę fajna gierka. Super jest.
Tak się śmialiśmy wczoraj z Wolkiem, że fajnie jakby połączyli Amerykana z farmingiem, także to było naprawdę zajebiste połączenie. Przywoziliby ci kombaj 2 tygodnie po czasie. Co? Serwis. Nie, ale fajnie by było. Nie powiem. Tak, ważne, że... Ale masz kupy. O. Nie zamknę wróż, żeby ten smój poszedł, nie? A, już mógł sobie już na ten... Nie, ja wywiozłem na pola sobie, bo u mnie będzie ten... Proszę ja ciebie orka tego. Nie orka, tylko wyłożeń na razie obornika na te nieużytki. Trzeba to do jakiegoś porządku doprowadzić. No ja też mam jedno pole nieużytków, także... I później będziemy orkę sobie, już nie mogę się orki tam doczekać, nie? Już tak chcę ten pług przetestować. Nie wiem tylko czy z wałem, czy bez wału. Pług? No, zobaczymy. Czy z wałem orać, czy nie. No tam jest, będzie orka na głęboko, więc... No, może można, zobaczymy. Ja chciałem ogólnie tym podryftowym tam porać, ale nie będzie dobrze, bo będzie się zapychał w chwili. Jo. Chyba, że to by stależało na początku, ale nie wiem. Nie mam pojęcia, powiem ci, nie powiem, bo ci nie powiem, bo nie wiem. A tu wam pokażę, patrzcie, jak fajny znaczek doszedł do tego. Bryloczek. Wiedźmina. Nie wiem z jakiej racji Wiedźmina, ale dostaliśmy razem z Amerykanem. Dostaliśmy z Amerykanem. Ja tak otwieram, że kurna. Już myślałem, że jakieś małe ciężarówki, bo naprawdę fajnie by było, bo kiedyś jakbym mały sobie kupowałem takie modele ciężarówki. A, byłem czego, o. Fajnie, gdzieś wyjdzie ten. Praktycznie na jednym odcinku jedno pole zrobić. No nie, no to nic. No ciekawe, jak tak będziesz ciągle jeździł potem. No i nie spojrzałem, o której zaczęliśmy, wiesz? Tamto pole jest ogólnie mniejsze, więc... Kurwa sobie stół. Kupnicę? Nie, to nie kręci. Kurwa, porwał. Blachy powiem. Ja nie widzę w ogóle. Czego? No tu jest jeszcze ten! Przęsło no takie. Kurwa, ja tego nie widziałem. Ja najbardziej widoczna rzecz. Na słupie. A Brączek miał to w... No. W dupie. No i ogólnie jak przyjedziemy, jak mówiłem, że przyjedziemy do mnie, to może jakiś odcineczek taki 35-minutowy sobraniemy. No, takie dłuższe byśmy zrobili. O, ja akurat orka mi wyjdzie wtedy. No, o to mi się spodoba. Mam nadzieję, że wam by się to podobało. No na pewno by się podobało, bo już nieraz pisaliście, żebyście chcieli... To live'y, na pewno live'y spróbujemy. Kurwa, fajnie, żebyś pojechał za to ten, na raz. Skończyło mi się. No. A, dobra, już jadę. My właśnie spróbujemy, mieliśmy spróbować. No, cały tydzień będziemy mieli, więc jakbyśmy już w poniedziałek wieczorem sobie spróbowali zrobić live'a. I robić tak codziennie live'a wieczorem, to by była fajna sprawa, nie? Przez tydzień, a później byśmy robili w tygodniu, tak 2 razy w tygodniu, 3. Myślę, że za często też nie ma co live'a robić, bo... No wtedy mieliśmy taki plan, że jakbyśmy zrobili live'y już po tym, jak Bolek ode mnie pojedzie, po prostu ja bym robił live'a i Bolek by... Stawiał serwer. Stawiał serwer, żeby nie było lagów i po prostu byśmy sobie grali tutaj, czy na typowie, czy na bolusiowie, tak, czy... Tak, i na pewno fajnie by to było, bo ja, no jak wiecie, mam sobie internet. A Brączek ma dobry internet, także on by robił live, byśmy we dwóch, czy ja jakieś czasami właśnie mapki, czy coś właśnie Brączkowi bym dawał, coś by się wymyśliło. Może moją mapę w końcu skończę, bo mieliśmy już teraz robić moją mapę, jak byłem Bolka teraz, o. Ale no, niestety jakoś nie znaleźliśmy na to czasu. No, bez kitu. Ja miałem film zrobić z oprysków i też nie zrobiłem, masakra, nie ma kiedy. No więc mówię, będziemy musieli pomyśleć teraz, jak będziemy u mnie, będziemy może trochę... No będzie trochę lepiej, bo będziemy mieli po prostu szybszy internet, żeby wam wrzucić to. No. Ej, ogólnie dobrze lusterka są ustawione mi. Tak jak robisz na przykład jakimś gubelkiem, czy coś, że widzisz. Bo tu beczka to ci zasłania, nie? No beczka zasłania. I fakt, że ona powinna też być jeszcze bardziej do góry, żebyś widział, co się dzieje. Zresztą myślałem, że to też jest ten przycisk taki. A, no. Tu, nie? On tak widnieje. Fajnie to idzie. No. A jeszcze pojedę przejazd. Gdzieś ten jęczmień wjechał. Jęczmień jeszcze nie wszedł. Nie wszedł. Nie, no dobra, 2 przejazdy jeszcze, bo już od teraz przyjechać zaleć. To nie jo. Ale rzepak naprawdę ładnie wygląda, tak żeby to na pewno plonił. Przetrwał zimę, żeby tylko jeszcze nic teraz się nie stanęło. Bizunem będzie. Już nie mogę się żniw doczekać tutaj normalnie. No. Jak za każdym razem, w sumie żniw się nie można doczekać, nie? Tutaj jeszcze teraz mamy kombajniki i inne, masz naprawdę spoko bizonka. No mój bizon mam nadzieję, że będzie chodzić w tym sezonie. No. Kurde, muszę jeszcze z Bolusiowo nagrać, chociaż jeden odcinek, zanim pojedziemy. No. No bo ogólnie jak dostajecie ten odcinek, to my jutro wieczorem wyjeżdżamy. No. Jutro wieczorem wyjeżdżamy do mnie, 300 km autobusem. W nocy. Panem kierowcą. Będziemy w nocy jechać, także rano, w poniedziałek już będziemy. No i postaramy się coś właśnie w niedzielę jeszcze nagrać, żebyście mieli na poniedziałek na rano. No. Bo raczej pewnie jak przyjedziemy do domu, to będziemy spali. Dzisiaj w ogóle jeszcze jest sobota, to ja nie wiem, kiedy my nagramy na jutro. Na niedzielę. Bo no dzisiaj mamy trochę planów. Coś się postaramy nagrać chociaż po jednym odcinku, nie? No, tak nam szczerze, no nam strasznie popsuło. Byś Bolusiowo nagrać. Popsuło, no ja Bolusiowo sobie nagram i... Ty też prawdzie byś mógł.
No. Jakieś najwyżej jakąś tą poboczną trasę, na przykład jeszcze raz jakieś siewy czy coś, ja mam na teraz na początek, wiesz. No. Potrzebuję. Ja mam nadzieję, że mi te 10 tysięcy starczy na te całe siewy do pierwszych żniw. Coś tam zboża mam jeszcze w magazynie, także muszę to wyprzedać, żeby mieć kasy. Nie, myślę, że ta seria fajnie wypali, ale jeszcze kiedy będę miał więcej czasu, sobie posiedzę, wymyślę jakiś fajny, nie wiem, taki po prawej stronie jakiś taki plan, ile tam kasy miałem, na co wydałem w najbliższym czasie i powiedz jak ten, jak w końcu nazwiesz serię, bo już... Naprawdę ktoś super nazwę podał na Facebooku i ktoś później to wkleił na YouTube'a i naprawdę dużo łapek i od razu mi się to spodobało i seria będzie nazywać się Od Bizona do Leksiona. No. Naprawdę super to wyszło i już mam nawet taki zamysł, bo od Bizona zaczynam, później chcę mieć właśnie Combine New Hollanda, ten oryginalny, no i zakończymy sobie pewnie wtedy serię na Leksionie, ale no wiecie, zanim ja uzbieram tyle kasy na to, to troszkę minie, myślę, że tak 20-30 odcinków nawet się pojawi i fajnie, naprawdę super, super, super ten, super ta nazwa serii będzie. No jakby było 30 odcinków, to powiem, to rekord. No. Takiej serii, wiesz, nie. No, bo chcę dużo takich tych, takich pobocznych nawet sobie powstawiać, bo teraz jak ten komputer będzie mi szybciej renderował, to tak częściej będzie, bo już, no zobaczymy jak to wyjdzie. No zawsze sobie mówię, ale te plany nie wypalają. Muszę zdjęć na tamte pole, no. Nie, bo mam mało, nie nagrywać długo. Może być no około 10 minut teraz. No. To możesz wybierz sobie. Które, gdzie ty masz jeszcze rzepak? A tutaj masz. Tam, po drugiej stronie, co bramę u ciebie otworzę. No dobra, jak ci będzie. Jak mi koty wyjdą na drogę. Koty, ty kotów nie masz, ty masz jamnika. No weź, nie chcę mieć jamnika. No tak, daj mi Jorka. Bolek już sobie ten, Bolek już sobie wywiózł obornik na pola, mi też wywiózł. No, także muszę sobie... Źle podjechałeś, za bardzo za daleko. Mówię, że Bolek ten duży soborek i mi, i jemu, mi tam jakieś resztki. Pewnie sama słoma rozwiązana. Znaczy nie, ja sobie wywiozłem wszystko na moje, a to co mi zostanie, to co weźmiesz. Aha, rozwiązałeś na swoje, nie, no, to no, mi nie wywoziłeś. Nie, bo wszystko, no jak już jeździłem na jedną kupę, już sobie, wiesz. Trochę pola popsułem, pewnie nie będę tobie wjeżdżał. Wyjeżdżał. No, ja się piję. No dobra, jak się na nie. Ja bym się napił kurabacy, ale... No, dostaliśmy ogólnie, patrzcie, chłopaki wczoraj z gór wrócili, dostaliśmy jakieś piwo. Dostaliśmy chyba dwa rodzaje, jedno właśnie tutaj Bolek dostał, jedno ja wypiłem. Powiem wam, 4%, ale nie było w ogóle czuć, że to piwo, nie? Takie jakieś słodkie, taki jakby dziwny trochę smak. Ja bym sobie się spróbował, ale nie będziemy o której jechać. Właśnie. Ale no, ale musimy to wszystko wydać, to minimum druga. No to możesz, to możesz wypić. To sobie zaraz wypiję. Nie będę tego robił na odcinku. Nawet jakbyś to wypił, to i tak byśmy pchali. Wiem, że to nic nie ma prawie. Byłem wczoraj na nie zdążyłem spróbować. No ale dziś wczoraj też tak miło się fajnie zrobiło, bo chłopacy przyjechali. Od 21? No coś takiego. Od 22. 22, bo... Od 22 chłopacy przyjechali, bo akurat właśnie... No my się zabieraliśmy za zasiadanie do prawie do nagrywania, bo ja tak serwer szykowałem. No może byśmy zdążyli nagrać przed tym włączeniem prądu. No tak, wszystko byśmy zdążyli praktycznie zrobić. Ja w połowie robienia serwera, bo wiecie, od nowa musiałem, bo mapkę tam trochę poprawiłem rzeczy, poprawiłem swój garaż z racji tego, że kombajn się nie mieścił, ale ma coś zjebane z kolizją, jest metr jeszcze do góry i nie chcę wejść do garażu. Po prostu jest kolizja zrobiona od tego, od otwierania klapy. Otwierania klapy na górze i po prostu nie mogę swoim kombajnem wjechać do garażu, nie? Specjalnie mam garaż na kombajn, nie wejdzie. No i właśnie mówię, że ten chłopacy wczoraj przyjechali, bo akurat Goły wracał z chłopakami tam z Bernatem i z Gackiem z tego z gór. My Adasia wzięli po drodze i Mikiego, także żeśmy pod godzinę postali, to my wypili przed domem u Wolka. Podpierdalali także, trochę. Trochę podpierdaliśmy. Śmiesznie było, ale no fajnie. Nie, ty praktycznie możesz to. No i dzisiaj jak oglądacie ten odcinek, to pewnie nas nie ma w domu, też pewnie gdzieś. Kichnę se. O, skurwesy. Zachlapa mi całe biurko. Mówię ten... No. Mówię pewnie jak teraz to oglądacie, to nas też gdzieś nie mam, dzisiaj jesteśmy chłopakami na jakimś, nie wiem, piwku, w udeczce. Jo, mieliśmy jechać do Gołego, jeszcze nie wiadomo czy nie pojedziemy. No właśnie, mieliśmy jechać do Gołego, jakiegoś vloga, tam słyszałem, że coś tam będzie robił akurat. To Kuperlinga szykował na siebie już. No bo oni już za tydzień będą siali, czy tam za ile? Nie, troszkę jeszcze. A mówił, że koniec lutego będą siali, koniec nie? Lutego. Jeszcze do końca lutego mamy te dwa tygodnie chyba. Więcej nawet. Trzy. No. Boże, nie, jeszcze tydzień ferii mi został, ja pierd, nie wierzę. A mi trzy. Chciałbym tak jak ty, a ja teraz wrócę już tylko do matury. Taka będzie patola, że ja cię kręcę. Tak, lubisz to, lubisz. Nie wiesz, że z tyłu jest ten wąż? I tyłem się podjeżdża. A nie bokiem? Nie. Boś na świnie. Zatowałem. Mi się wydawało, że bokiem zawsze się podjeżdża. Nie, jak u nas wyciągali szamba, to bokiem podjeżdżał.
U nas zawsze jakoś tak chyba tyłem. Wiesz, u was jest zależy, czy nie? Zależy jak ten, ale w sensie, że to. No na dworze. Czy jesteście podpięci już do kanalizacji takiej normalnej? Nie wiem. No przyjeżdża, wyciągasz do beczką, nie? Interesuj się. nie przyjeżdża. Bo u nas kiedyś przyjeżdżał. kiedyś. Jo. Jeszcze jak mieliśmy takie właśnie dwa zbiorniki na dworze. Bo jeżeli przyjeżdżał do kibla, wkładał taką rurę i... Ej, już w sumie będę mógł wyjeździć ostatnią tą na jedną prostą, to już będzie dobrze. Ja myślę, że to nawet skończy, bo kawałek ci się udało wyjechać. Na tej jednej nie skończę. Nie skończysz? No dzienną w jedną stronę jadę ją. No pewnie tam przejechałem. Jedną stronę, jeszcze jedną wezmę i akurat będzie koniec odcinka, bo akurat trzeba przyspiesz trochę. Przyspieszyć, dobra. O, i dobra. Mi bo ulewa lance, to... Ale zobacz, tak nie możesz więcej niż 12. I ci starczy teraz, prawie. 12, kurwa, 20 z górki. No widzisz? Kurde, mówiłem, nie jest tak szybko. Aż otworzy krokodyla wrażenia. Nie no wej, bo się ktoś tam będzie stał, jakiś dzik czy coś się nadzieje. No ja akurat przyjadę jeszcze jeden i będę miał. Lubisz to, no, tam się utopiłem ostatnio, z siewnikiem. Jo? Się z siewnikiem. A no jo, nagrywałem. Masakra, bo lekko akurat miał wrzucony do ciebie. Ty... Co? Ty nie leży gniewica? Leży. Ty nie, jakim cudem tego nie widziałeś. No dobrze, że leży, no nie widać się grać tak bardzo. No właśnie, jo. Ona sobie wsiąknie. Bo myśleliśmy, że nie ma wgrane tego Gwele Bismut, bo strasznie słabo tą gwele widać. No bo on pojechał na nieużytki, wywieźł i nie było widać praktycznie, no bo tam trawa jest zarośnięta, chlaszcza. Ja. Trochę wiesz, nauczyłeś się tym, w Amerykanie jeździć, to wiesz, że musisz trochę dupą narzucić. A nie narzuciłem. Nie narzuciłeś nic, ściąłeś, chuj. W sumie wiesz co, jak jutro z niedzielę można było Amerykana nagrać. Na drugi odcinek, ja bym nagrał sobie dwa właśnie. Amerykanie to jest chwila. No, Amerykanie. Godzinę mamy dwa wrzuty, ten, nagrane i zrenderowane godzinę. No, Amerykanie to jest ten jeden przejazd. No bo jedziesz trasę, to masz tam, przypuśćmy, około 20 minut w maksie i później chwilę zrzucenie kamerki, 5 minut i 5 minut renderowania. No najdłużej zawsze wychodzi FS, nie? Najdłużej ze wszystkim jest najdłużej, no bo musisz przygotować serwę, musisz to zrobić. No chociaż tam. Nie, no... Vlogi jednak, nie? A no, jednak vlogi, bo ostatnio Brączek robił 6 godzin. No kurwa, nie gadaj, że 6 godzin robiłem. No bo muzyki szukałeś ze dwie. No bo zrobiłeś 4, ale muzyki szukałeś 2 godziny ponad. Ponad. I ty nie pomagałeś jeszcze. No nie. Na pewno, pojeżdżę. Dobra, zobaczymy na samym tygodniu. Wiesz, że ty nie pomagałeś. Ja się pomagałem? A ja słyszałem, że nie pomagałeś. Nie pomagałeś. Kurde, zobaczymy. No mów wyraźnie. Taki zaspany głos masz. No bo jak, kurde, która jest godzina? 9. No ale ja ty co jeszcze pospałeś, a ja tu serwer gdzie spałem, leżałem, patrzyłem co ty robisz. No tak, leżałeś, dobrze by to można było nazwać leżeniem. Masakra, dzisiaj o 7. To może Bolek nastawił na 7. Bolek nastawił budzić na 7, budzi się, patrzy. Dobra, jeszcze pół godziny. Wysiądź i pokaż. Co? Ciemnik. Ciemnik? Pokaż ładnie jak wygląda. I tu miniaturkę zaraz zrobi. Dobra. No także dziękujemy serdecznie za obejrzenie tego odcinka, zapraszamy na kolejne i trzymajcie się. Cześć. Cześć.